Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve. I tak, w sumie nie wiem, co będziemy robić w tym odcinku, ale wspomnieliście o tym, żebym zrobił spira i żebym zrobił sobie zbroję. Niegłupi pomysł, ale do tego potrzebuję liny, więc... A, już to ogarnąłem, więc potrzebuję trochę więcej traw. O, tutaj nie ma króliczka. A króliczek by się przydał. Przy okazji trawa, kiedyś kurde było tak, pamiętam, że zbliżała się noc i ja mówię, o, mam super drewienka do rozpalenia ognia, ale nie miałem trawy. I to był poważny błąd. Dobra. Sobie króliczka jednego weźmiemy. Przy okazji, jak rozpalimy ognisko, to trzeba by było upiec to wszystko. Jakieś duże drzewko bym tutaj sobie uciął. No dobra, to sobie szczopujemy. Pyk, 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 pyk. Wypadałoby znaleźć jakieś świnie, które by może nam pomagały, bo z tego co wiem, to właśnie one pomagają. A, splantujemy je tutaj. Żeby się drzewiec nie obraził, że mu ścinamy drzewa, to trzeba je splantować, nie? Tak też słyszałem. Dobra, jeszcze trochę drewienka, bo w sumie właśnie ta zbroja z drewna. A, no i zrobimy sobie ten, plecak. Zbroja z drewna, no właśnie potrzeba w niej jest dużo... Znaczy, chyba tam są potrzebne liny. Oj, chyba tam są potrzebne liny. I właśnie to drewno. Dobra, zaczyna się robić ciemno powoli. O, nie mam miejsca w ekwipunku, co musiałbym wywalić. No, przy okazji, może kurde bym tutaj pozasadzał... te borówki, jeżeli mam ich tyle. Cyk. Wiem, że ktoś tam wspominał, że nie kładł ich tyle, bo mogą mi się spalić jedne, wszystkie naraz. Ale coś tam, jeżeli by przyszła... O, no come on! Czego nie mogę z tego splantować? Jest. Can't do that! Dlaczego? Okej, okay, dobra. Oj, tutaj jest jeszcze jakieś duże drzewo. Sobie pościnamy to wszystko. Nie wiem, po co mi są prochy. Znaczy, nie prochy, tylko ten... po ognisku ashes, tak? Są prochy. Okej. Okay. O, tutaj mamy parę takich dużych drzew. Sobie może też jeszcze pościnamy. Przy okazji wianek mi się psuje. Będę mógł go zastąpić tym jeszcze jednym. Okej, okay. I teraz tak, te sobie tutaj możemy drzewka poplantować. Jeszcze póki jest wieczór, to możemy sobie to rozłożyć gdzieś tutaj w pobliżu. Okej. Okay. Te prochy sobie tutaj wyrzucę. I teraz tak, mamy patyki. Mamy w sumie wszystko, co bym chciał, bo tak. Potrzebuję spira, do tego potrzebuję liny. Rope. Cyk. Cyk. Mamy spira. I potrzebuję jeszcze dwóch lin. Pyk. Pyk. I mamy... Locksuit. Okej. Okay. I... później jeszcze bym potrzebował plecak. Tylko plecak nie pamiętam, gdzie był. Gdzie był plecak? Chyba, że survival. O, właśnie. Backpack. Super. Dobra, no to ja bym chciał sobie wziąć tak. To sobie wrzucimy tu. A przy okazji wypadałoby rozpalić ognisko, bo się zbliża noc. Ale to jeszcze chwilę poczekaj. Ojej! Jestem głodny! Fuck! Trzeba będzie wszystko upiec zaraz i pozjadać. Ajejejejej, źle. Dobra, i przy okazji traw nam zabrakło trochę. Traw nam zabrakło. Dobra, to sobie upieczemy. Wiem, że w ogóle te jakieś garnki można ogólnie robić. Lepsze rzeczy, piec. To na pewno się przyda, bo kurde, na razie mam problem z tym, że... Znaczy, ten dżem się bardzo szybko... psuje, to wiem, więc sobie go najpierw zjem całego. No dobra, do końca. Mamy jeszcze jedną rope. Czy ja mogę to upiec? Nie, mogę dodać to jako paliwo.
Dobra, to dajmy tutaj. To, co nam jest tak w miarę niepotrzebne. Fajnie, że mogę te też upiec. No okej. Nie, to potrzebowałbym tutaj. To niekoniecznie. To tutaj. Ropa też. Dobra. Spira damy sobie tutaj gdzieś blisko. Kilof też. Logi będę korzystał. O, już jest ranek. Super. Dobra. Mamy trochę tych rzeczy. Dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz tak, trzeba by było pomyśleć. Ej, co mi tutaj... Nie, zepsuły mi się drzewa. Dobra. Nie... Rób, tak. Dobra, wypadałoby gdzieś lecieć, kurde, dalej na zwiady i przy okazji też pozbierać sobie... pozbierać sobie trochę traw. Nie usmażyłem, kurde, tej... Nie usmażyłem marchewki, ale ona jeszcze spokojnie może być. Dobra, w takim razie, jak nasz głód? Wszystko jest ok. W takim razie, może ja bym leciał, bo te psy jakoś nie za bardzo chcą przyjść. Tutaj pozbierałem te wszystkie trawy. Niestety, króliki się nie stakują chyba, nie? A, nie stakują się króliki, więc średnio mi tu się opłaca je mieć cały czas przy sobie. Pyk. Pyk. Dobra, no przetrwanie mamy. Znaczy nie mamy na przetrwanie pod tym względem, że nie mamy chyba zbyt dużo żarcia. Ale teraz tak. Ja bym poszedł w te rejony. Mam nadzieję, że mi się to opłaci. W sumie to jak mam łopatkę, to sobie mogę to wykopać. Cyk. Ej, ale nie miałeś kopać tej trawy. Oj, 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 nie, 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 nie. No nic. A gdzie jest moi... O, właśnie. Jest to. Cyk, cyk. A nie, bo to się będzie stakowało. Dobra, mniejsza. Nie, diguj! A, szlak! Nie to! Dobra, mniejsza. Sorry, znowu zapomniałem ten. Znowu zapomniałem zabrać. Znaczy zmienić na ten. I wykopywał niestety. Zamiast. Zbierać. Dobra, tego samplinga tutaj, żeby mi na razie nie ten. Nie przeszkadzał. To sobie zdigujemy. A, i to się stakuje, dobra. Co to z tym savingiem, kurna? On mi nagle tak w połowie dnia. Wyskakuje mi saving. Dobra, mamy dwa króliki. Mamy trochę marchewek. Nie powinniśmy umrzeć z głodu. Te samplingi też możemy sobie tutaj zbierać spokojnie. Ja w ogóle zawsze miałem taką ochotę, żeby te wszystkie samplingi i tak dalej pozbierać sobie w dane jedno miejsce. I wszystko posadzić tak wkoło siebie. Taką farmę mieć wielką. Wianek nam się powoli, kurde, psuje, niestety. A jak ja zbieram sobie dodatkowe... A, jak zbieram sobie dodatkowe te kwiatki, to, że tak powiem, poziom zepsucia nam maleje, tak? Czyli są o wiele lepsze te kwiatki w tym momencie. Dziwne. Dobra, samplingów raczej wykopywać nie będę. Wykopywać raczej zamierzam właśnie jakieś borówki i te sprawy. Siódmy dzień. Dobra, na wszelki wypadek... No, no, no. Na wszelki wypadek mamy zbroję. Na wszelki wypadek mamy tutaj inne rzeczy. I mamy ścieżkę. Dobra, teraz pytanie, gdzie ścieżka będzie nas prowadzić? Ścieżka nas będzie prowadzić tutaj do góry, gdzie byliśmy tak naprawdę. A ja bym chciał iść bardziej tutaj w prawo. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, spróbujmy. Mam nadzieję, że tylko nie przypłacę tego życiem, bo będzie lipa. O nie, żaby, żaby mnie ten, będą atakować, to wiem akurat. Nie, żaby! Naprawdę wchodzę na teren mokradeł jakiś? Te żaby są niebezpieczne, ja o tym wiem. Akurat nie musicie mi mówić. To one są niebezpieczne. O Jezu, żaba! I chcecie mi powiedzieć, że tutaj będzie... Wszędzie będą takie rzeczy?
O, a co to jest? Ring Thing. Evil Flower. O, to wiem, że tego nie zbierać, bo Evil Flower później nam Insanity, kurna, podwiększa. Pick up Ring Thing. Czy to jest oznaczone tutaj na mapie, jak ja stąd odejdę? To czy ja tu będę miał oznaczone? Nie mam tego oznaczone, czyli co? Mogę to wziąć? Nie, 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 po co mi to? Nie chcę tego, fuj. Nie chcę tego. Kurde, ciekawe. Jakiś Ring Thing. Ja cały czas, wiecie czego szukam? Ja tak naprawdę w tym momencie szukam sawanny, żeby znaleźć bawoły, żeby znaleźć kupy. A tutaj nic nie... O. Ej, ja nic nie chcę mówić, ale czy ja będę mógł tutaj postawić ognisko? Będę mógł, dobra. Ale jeżeli już jesteśmy na tropie zwierzyny... O! A propos, gdzie to prowadzi? Na górę. A propos, jak jesteśmy na tropie zwierzyny... Kurde, ile tutaj jest tych... Dobre. No to dobra, mamy króliki. Mamy sawannę. Co prawda drzew nie mamy w pobliżu. To jest problem. No, zbierz do końca. Okej. Mówiliście o tym, że tutaj te tropy prowadzą do jakiejś zwierzyny dosyć dużej, którą będziemy mogli ubić. Dzięki której zdobędziemy rzeczy na zimę. Się powoli staje głodny, niestety. O. Tutaj jest tak ciemno. Jeszcze mi wali po oczach. No dobra, no to idziemy w tamtą stronę. Ale zanim, to może byśmy, kurde, powoli się ogarnęli z ogniskiem. Czy tu jest jakiś duży las? Bo ja nie będę miał, kurde, następnych rzeczy. Następnych kłód do odpalenia ognia. Będzie lipa. No. Dobra, gdzie jest prowadzi... Nic nie widzę. Dobra, aha, tu był ten ślad. Czyli tam, na północny wschód. Wypadałoby, kurde, ubić drzewo jakieś. Dwie kłody. Małe drzewka tutaj są niestety. Czyli dwie kłody, wypadają jedna szyszka. Dropujmy to tutaj. I w pobliżu... W jakim pobliżu? Nic nie widzę. Dobra, zapalmy ogień. Okej. Gdzie był ten ślad? Jak ślepy. Gdzieś to był ten ślad. No nic. O, świetliki. Dobra, w takim razie, jeżeli mamy trochę borówek, one się szybko psują, to sobie zrobimy z nich dżem. Przy okazji moglibyśmy też na przykład sobie zrobić królika i piec. Cyk. I trochę... Okej. Dobra. Znaczy, wiecie co, bo tak mówiliście, że dłużej się trzyma upieczone rzeczy, ugotowane, ale na przykład dżem się trzyma o wiele krócej niż normalne borówki. Tak samo, jeżeli ta marchewka mi będzie spadać, to ja wtedy mogę sobie ją odświeżyć, tak jakby, tak? I ją ugotować, czy tam upiec, prawda? Dobra. No, już mógłby być ranek. Nie wiem, po co tą... A, splantuję to gdzieś tutaj. Tylko zaśmieca miejsce. Dobra, gdzie była ta dróżka? Czy gdzie była ta... Ej, bo ja nie wiem, gdzie była... What the fuck? Zniknął mi trop. O, jest, dobra. Dobra. Kłody mamy. Trawę mamy, więc spoko. Będziemy mogli przetrwać następne dni. Tutaj, cały czas na północny wschód. Gdzie my mamy? Okej, tu jest sawana. Pewnie tam będziemy mogli znaleźć bawoły. O, przy okazji. Dosyć duże drzewo. Warto by było je ściąć. Mamy 11 kłód, więc... No, kłoda drewna, tak? To się nazywa. Więc spokojnie, dwie szyszki. Możemy gdzieś to splantować.
Okej, dalej, 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 żeby nie tracić zbytnio czasu. Te dni są strasznie krótkie. The truck is fresh. O! Jest to, czego szukaliśmy. Pytanie tylko, czy uda mi się to zabić. Ej, to ucieka. Ej, to ucieka. Czemu to ucieka? Jakbym dał temu jeść. No, atakuj to! Kupę zrzucił. Wystraszył się i kupę dał. No nie, naprawdę? Nie zabiję tego. Ops. Nie, problem jest! Problem jest. Jest! Ło! Ale kurde lipa. Ale bym zginął. Nie wierzę. Dobra, co tutaj mamy? Meat. Ja, ile tego jest? I trąba. Elephant trunk. Dobra. Będę musiał coś się nawżerać, żeby ten, żeby mi życie zwiększyło. Jajaj, nie możemy się wydawać teraz zbytnio w walkę. Ale mam jedną kupę. Dobrze. Wypadałoby wracać do tego. Do swojej miejscówki. Jak tam... Aha, tutaj jest sawanna cały czas. Wypadałoby wracać do swojej miejscówki, bo widzę, że kurde... Jest niezła lipa. A wypadałoby zrobić z tej trąby coś, co? O, kupy. Mam nadzieję, że nie macie sezonu godowego, co? Jomuki? Kupy zawsze spoko. A jak ja bym dał wam coś do jedzenia... Nie mogę was nakarmić, to wy nie świnie, tak? Dobra, znaleźliśmy bawoły. Czyli nie jest źle. Tylko teraz tak, bawoły mi tak średnio blisko są od mojego obozu, a rozstawiając tutaj obóz, no nie powiem, byłbym strasznie daleko od na przykład drewna, bo tutaj nie ma w ogóle drzew. Ja nie wiem, czy tutaj drewno możemy w ogóle ten... Dobra, dobra, ja sobie pozbieram kupy i spadam stąd, bawołki. Spokojnie, spokojnie. Się obruszył w ogóle. No, dosyć duża, spora sawanna. Wianek mi się psuje. O, jeszcze jedna kupa. Kurde, tych kup tutaj jest od groma. Nazbieram kup i będzie fajnie. Macie jeszcze jakieś kupy? Dajcie kupy. O, jeszcze kupa. Nigdy człowiek się tak nie cieszył, jak zbierał kupy, naprawdę. Ej, a powiedzcie mi, założyłem tego logsuit i on mnie prawie nic nie chronił. Mogę tu zrobić campfire? Mogę. I on mnie prawie nic nie chronił. Gdzie ja idę? Może se to tak byś szedł do domu? Bo tutaj wszystko zebrałeś i wypadałoby tą trąbę... No nie będę jej jadł, tak? Bo ona niby daje dużo głodu, zwraca i życia, 30. Ale... No chyba nie warto tego jeść. Jeżeli ja mogę zrobić z tego sobie ubranie na zimę, a zima nie powinna... znaczy powinna być za już niedługo... No to wypadałoby nad tym pomyśleć, co? Króliki. Kurde, tu jest wszystko prawie, tylko jeszcze jakby drzewa były w pobliżu. Ja musiałbym sobie drzewa tutaj gdzieś na w okolicy potem poukładać. No ale z kolei byłoby to daleko strasznie od wszystkich innych miejscówek. Dobra, robi się ciemno i robi się niebezpiecznie, bo tutaj są żaby. Nie chciałbym, żeby mnie żaby zaatakowały. No ale idę, póki jeszcze jest wieczór, póki nie ma nocy.
To wypadało. Aha, tutaj było to miejsce z tym Ring Thing. Wiem, że to chyba z tego co czytałem, bo czytałem trochę, to się zbiera parę rzeczy takich, właśnie Ring Thing i coś. Później się to składa w jednym miejscu i coś z tego się robi. Dokładnie nie wiem co. Dobra, mamy Spira. Dobra, schodzimy w takim razie na dół. Podobno po ścieżce się szybciej chodzi. Tak, jest ewidentny speed. Fajnie. Chodź, Chester, chodź. A po drugie, w Chesterze mam jakieś rzeczy jeszcze. Chester, pokaż, co ty tam masz. Aha, Mandragora, Rocks. No, dobra. Czyli mógłbym zrobić sobie na przykład następną... kwiatki sobie pozbieram. Mógłbym sobie pozbierać następną... zrobić następną maszynę gdzieś w innym miejscu. Ej, ktoś mi mówił, że nie zwiększa się poziom zmniejsza w sumie poziom szaleństwa, jak zbieram... O, zobaczcie, zbieram kwiatki i zwiększa mi się tutaj ten poziom poczytalności. Ej, 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 ej. Mi się zaczyna robić ciemno. Pyk. Dobra, teraz tak, gdzie jest moja... Ej! A, tu jest. Dobra. Kupy, nie kupy, ja sobie tutaj coś utnę jeszcze. Niech zgadnę, rozwaliło się, no jasne, że tak. Ja też słyszałem, że na zimę przydaje się jakiś tam kamień grzewczy. I'm so hungry. O, właśnie, właśnie, właśnie. Przepraszam cię, kolego. Przepraszam cię, już ci tutaj ugotuję. Marcheweczkę. Przy okazji mam też mięso, ale mięso chyba trochę dłużej wytrwa. Okej. Okay. Życie sobie tam na spokojnie powoli będziemy zwiększać. Okej. Okay. Dobra, o, jeszcze tutaj jedna szyszka. A to wezmę ją do obozu. O, kolejna marchewka. Marchewki zawsze spoko. Dobra, jak tam nasze zapasy? Mamy trochę trawy. O, mamy trochę trawy. Tego też mamy. Kamienie te, które pozwalają nam robić jakieś różne przedmioty. Wypadałoby, żebyśmy znaleźli ich więcej. Ale okej. Okay. Dobra. To mamy. Króliki na razie nie będę łapał, bo je mamy koło domu, więc w każdym momencie, jeżeli będziemy głodni, możemy sobie te króliki powyciągać. A sobie trawę wybieram, bo tak jak wspominaliście, rzeczywiście zauważyłem, że trawa rośnie bez nawożenia. Cyk. I mamy jeszcze... parę krzaczków do posadzenia. Tak, i teraz możemy w sumie tak naprawdę nawozić te krzaki. Ale nie, zaraz, to mi jest niepotrzebne. Okej. Okay. Zmieńmy sobie ten wianek w sumie, bo tego możemy gdzieś tutaj zdropować. Dobra, drzewa. Drzewa nam zaczynają tutaj rosnąć dosyć spore, więc możemy je poucinać, bo one później się psują. I wypadałoby zobaczyć, jak zrobić... O, to jeszcze zepsujmy. Jak zrobić to ubranie. To ubranie na zimę. Dobra, przy okazji jeszcze sobie wykopmy może ten krzaczek. Ten krzaczek też. Okej. Mam nadzieję, że drzewiec się nie za bardzo nie obrazi, jak ja sobie tutaj posadzę te drzewka, nie powinien mieć nic do mnie. Dobra. Jeszcze mamy tutaj parę rzeczy. Mam nadzieję tylko, że Indoor mi tu nie przyjdzie, bo on wtedy chyba zżera te borówki z tego, co kojarzę. Dobra, mamy kupy. Teraz pytanie, a to w sumie może was zapytam, czy nawozić te borówki, czy zostawić sobie te kupy na coś innego? I będę musiał znaleźć miejsce... Aha, Luxury X. Musiałbym mieć 2 gold nuggety. Wiem, gdzie są skały, które mógłbym rozbijać. Razor... Nie...
Dobra, będę to musiał przejrzeć. Będę to musiał przejrzeć, bo nie chcę tracić czasu, gdzie co jest. Dlatego może ja tutaj skończę odcinek. Koniec. Znaczy w sensie tam było szósty dzień, teraz dziewiąty, tak wychodzi po 3 dni na odcinek. I tak nie chcę za daleko iść, bo pewnie bym coś zepsuł. Także, o, kolejne drzewa urosły, więc będę musiał je ściąć. Także ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, łapa, komentarz, a głównie komentarze, dajcie znać, co mam zrobić przez następne dni. Broda mi trochę urosła, co? No, także na razie, trzymajcie się, cześć.